Prace remontowe świetlic wiejskich w Steblewie i Krzywym Kole są już prawie na ukończeniu. Wnętrze odzyskują swoją dawną świetność i zapełniane są nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Środki na prace budowlane zostały pozyskane z funduszy unijnych. Warto też podkreślić, że w remont zaangażowali się też mieszkańcy i Rada Sołecka Krzywego Koła. Tutaj na tym obiekcie zostało wykonane odwodnienie tego budynku, ale to tylko dzięki staraniom Rady Sołeckiej, mieszkańcom, którzy z własnych środków dokonali tego odwodnienia. Jest to bardzo fajna inicjatywa, jeżeli chodzi o zaangażowanie Rady Sołeckiej w takie przedsięwzięcia. Całe Żuławy borykają się z problemem wysokich wód gruntowych. To bardzo utrudnia wszelkie prace budowlane czy remontowe. Osuszenie budynku było więc koniecznością, żeby odnowienie świetlicy cieszyło oczy przez lata. Na to jednak nie starczyło pieniędzy w projekcie unijnym. Dlatego do remontu włączyła się też Rada Sołecka razem z mieszkańcami. Zależy nam na tym, żeby pieniądze, które zostały włożone w remont tego obiektu, były wykorzystane racjonalnie. Przede wszystkim chodzi tutaj o trwałość projektu, że to nie robimy na rok, to robimy na 10 lat. Żeby nie było przykładowo po okresie gwarancji, że znowu wchodzimy, bo już tutaj nam tynk odchodzi, coś tam się znowu już dzieje, ze względu, a czynnikiem tym niebezpiecznym to jest właśnie ta wilgoć. Dlatego tutaj cieszę się, że mieszkańcy podjęli takie wyzwanie i zrobili odwodnienie właśnie nawet na zewnątrz tego małego, ale cennego obiektu. Rozbudowa świetlic wiejskich pozwoli na spotkania społeczności w większym gronie niż dotychczas. W świetlicy swoje talenty rozwijają mieszkańcy w każdym wieku. Jest pomieszczenie dla pań koła gospodyń wiejskich i do tej pory, do remontu, który się rozpoczął w styczniu, funkcjonowała też u góry kawiarenka, gdzie pracował pracownik, opiekun tej świetlicy i odbywały się zajęcia z dziećmi, gry w tenisa, wyjeżdżały dzieci na takie zawody. Gmina już od kilku lat odnawia na swoim terenie obiekty kulturalne i rekreacyjne. Do tej pory całkowicie odremontowane zostały świetlice w Osicach i Koźlinach. Wybudowane zostały też wiaty rekreacyjne we Wróblewie i Ostrowite. Ale to nie koniec inwestycji. Jeszcze jedynym zadaniem będzie wybudowanie właśnie miejsca, gdzie mogliby się spotykać mieszkańcy z miejscowości Suchy Dom. Jesteśmy na etapie właśnie sprawdzania wniosku, który złożyliśmy na rozbudowę zaplecza socjalno-kulturalnego, który będzie umiejscowiony na terenie stadionu w Suchym Dębie. Myślę, że i zostanie jeszcze jedna miejscowość, która nie ma takiego miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać, to Grabiny Zameczek. Już niebawem mieszkańcy będą mogli korzystać z wyremontowanych świetlic wiejskich. Odnowione obiekty w Steblewie i Krzywym Kole z powrotem dołączą do grona prężnie działających lokalnych ośrodków kultury i rekreacji. Polecamy również zobaczyć atrakcje turystyczne gminy Suchy Dąb oraz hymn polski odśpiewany w Suchym Dębie. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych stron na Facebooku i na www.północna.tv.